Cześć, tu Otylia Jędrzejczak. Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy na stadionie Legii. Ja z przyjemnością zawsze kibicuję. Wtedy, kiedy byłam na meczach, wygrywaliśmy. Ostatnio nie byłam, więc muszę wrócić. Dlaczego Legia? Dlatego, że mieszkam w Warszawie i w jakimś sensie to jest utożsamienie się z Warszawą. Czyli jakby Legia to jest utożsamienie się z Warszawą. Przyjemność. No i moi znajomi, którzy od lat kibicują i są związani z Legią, więc oni tak zarazili mnie tą pasją. Do tego, że Legia ma bardzo dobre połączenie dla sportowców. I ja już nie mówię tylko tutaj o drużynie pierwszej, która startuje i wygrywa lub przegrywa mecze. Natomiast przede wszystkim o całym jakby szeregu działań, które Legia podejmuje, czyli inne dyscypliny sportowe, do tego drużyna najmłodsza, przedszkole Legii. To są te rzeczy, które miło mi jest obserwować, a jako sportowiec, który interesuje się zarządzaniem sportu, to jest bardzo dobry przykład. Kiedy ostatni raz byłaś na meczu? Nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam na meczu, ale obserwowałam wszystkie mecze w telewizji. No na pewno nie byłam na ostatnich, bo przegrywaliśmy, więc muszę się wybrać na najbliższy, jaki będzie, więc jak tylko się skończy przerwa na reprezentację, no to mam nadzieję, że będę mogła być obecna na kolejny mecz. Co Cię kręci w meczach? Kręci mnie rozpoczęcie, czyli to, co wymyślą kibice, to rozpoczęcie i jeżeli jesteśmy w Warszawie, to hymn i to jest coś niesamowitego, ta energia, te emocje, tego na pływalni nie było aż tak dużo. Oczywiście basen ma swoich kibiców, ale to nie jest to samo odczucia. Tutaj jak siedzę na trybunach, to mam ciarki wtedy, kiedy słyszę, jak wszyscy się zbierają do kibicowania swoim zawodnikom. Tak, to jest coś niesamowitego i zawsze jak tu jestem, to żałuję tego, że tego nie było na pływaniu, ale mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości też do tego dojdzie. Twoje atrybuty kibica? Przede wszystkim szalik, bluza, którą bardzo lubię. No dzisiaj zapomniałam, ale bluza, którą uwielbiam i szalik, tak, to są moje atrybuty kibica. Czy potrafisz zdzierać gardło przez 90 minut? Czy potrafię zdzierać gardło przez 90 minut? Oczywiście, że potrafię krzyczeć przez 90 minut, szczególnie jak mecz jest ciekawy i co chwilę coś się dzieje i rzeczywiście gdzieś tam trzymasz kciuki, ale zawsze podziwiam tą stronę lewą, która rzeczywiście całe 90 minut jedzie i czasami się zastanawiam, czy oni w ogóle obserwują mecz, czy tylko kibicują, ale taka siła przewodnia jest bardzo ważna. I tak, staram się także kibicować i przede wszystkim się cieszę wtedy, kiedy jest super, i wspieram wtedy, kiedy jest trochę słabiej, no bo jako sportowiec jestem tego świadoma, że nie zawsze jest nie zawsze jest z górki, czasami jest pod górkę i to trzeba umieć pokonać. No i teraz mam nadzieję, że z nowym trenerem będzie coraz lepiej. Kręci Cię piłka nożna, czy kręcą Cię piłkarze? Kręci mnie piłka nożna, czy piłkarze? Piłka nożna i piłkarze, więc można tak powiedzieć. Nie no, przede wszystkim lubię dobrą grę. Lubię wtedy, kiedy coś się dzieje na boisku, wtedy, kiedy można zobaczyć, że no, my, piłkarze walczą i jakby realizują swoją pasję. Oczywiście są lepsze i gorsze mecze, jestem tego świadoma w 100%. Trening czasami jest zdecydowanie lepszy niż to, co się pokazują zawodnicy na arenie sportowej, czyli na boisku. Ale jedno i drugie, no, nie można powiedzieć, nie można tego podzielić, tak? Czy to są piłkarze, czy to jest piłka nożna. No, dla kobiety jedno i drugie jest interesujące. Z którym piłkarzem poszłabyś na kolację? Z którym piłkarzem poszłabym na kolację? Szczerze mówiąc, jakby chętnie poszłabym z całą drużyną, żeby móc porozmawiać. O co byś zapytała piłkarzy? O co bym pytała? Przede wszystkim chyba o to, jak duży stres oni mają wtedy, kiedy wychodzą, bo ja wiem, że do tego można się przyzwyczaić, ale ta nasza strefa kibica czasami jest bardzo burzliwa i też jest nastawiona negatywnie też do piłkarzy, kiedy dają ciała, więc dlatego jakie to są odczucia? I przede wszystkim chyba o tym, żeby zdjąć z nich ten ciężar, obciążenie, o tym, czym może być, czym sport jest, motywacją, dobrym nastawieniem, miłością do tego, co się robi. I jeżeli mają pasję, myślę, że dużo innych tematów też by weszło w grę. Który trener jest najprzystojniejszy? Czerczesow, Berg, Urban czy Skorża? Wszyscy nie byli najmłodsi, więc ciężko powiedzieć, który jest najprzystojniejszy z trenerów.
Nie no, Berg miał coś w sobie, tak? Nie można powiedzieć, trener miał coś w sobie. Ja w ogóle lubię, jeżeli na meczach, to lubię w meczach piłkarskich i siatkarskich, kiedy trener jest ubrany w garnitur i jest tak profesjonalnie z boku stoi, chociaż czasami są ubrani też w dresy, natomiast ten element, kiedy są w garniturze i nadzorują wszystko, to jest fajne. I te emocje, które po nich widać, tak? Trener nie jest w stanie się pozbyć emocji. Musi je pokazywać, musi... I widzimy po nim, czy jest wkurzony, czy jest zły, czy jest zadowolony. I to jest fajne w sporcie. Co myślisz o trenerze Czerczesowie? Ciężko mi powiedzieć, co o nim myślę. Tak naprawdę nie zagłębiałam się w to, co mogę o nim powiedzieć, co myślę, więc nie odpowiem ci na to pytanie. Czy rosyjska szkoła w pływaniu jest wymagająca, trudniejsza niż wszystkie inne? Rosyjska szkoła w każdej dyscyplinie jest ciężka i jest to dyscyplina, jest to zaangażowanie i przede wszystkim chyba trzymanie wszystkich krótko. A ja uważam, że w sporcie to jest ważne. Często trzeba, szczególnie w sporcie drużynowym, jeżeli trener ma szacunek i respekt u zawodników, to zdecydowanie lepiej idzie cała praca i to, co się dzieje na boisku. I to jest chyba podstawa, tak? Wtedy, kiedy możemy zapanować nad swoją drużyną, ale też musimy mieć, trener musi mieć szacunek swoich podopiecznych. To jest, nie widzę innej drogi, bo ta droga sprawdza się u wszystkich, tak? A rosyjska szkoła jest wymagająca, ale chyba nigdy nie spotkała się z czymś negatywnym. Patrząc na Justynę Kowalczyk, też trenuje pod okiem trenera, który jest solidny, mocny i jest takim w cudzysłowie dobrym duchem, ale katem. Ja też, mój trener też nazywał się sam od czasu do czasu katem, nie był Rosjaninem, ale przede wszystkim właśnie ta wizja trenerska jest bardzo dobra. Za co podziwiasz piłkarzy? Muszę powiedzieć, no to pytanie. Za co podziwiam piłkarzy? Podziwiam sportowców za to, że realizują swoje cele, są zdeterminowani, że widzą to, co chcą osiągnąć, że muszą walczyć od początku do końca. I jak każda dyscyplina, wymaga to ciężkiej pracy. A ciężka praca wymaga poświęcenia. Nie lubię słowa poświęcenia, a przede wszystkim radości z tego, co się robi. Więc jeżeli każdy z piłkarzy czerpie radość z tego, co robi, to na pewno będzie miał z tego dobry efekt. Przykładem jest Robert Lewandowski. Którego piłkarza podziwiasz? Piłkarz, którego podziwiam, to na dzień dzisiejszy jest Robert Lewandowski. Nie ze względu na to, że zdobywa tyle bramek w ostatnim okresie, ale ze względu na to, że jego droga i przejście do tych bramek jest bardzo ciekawa. Rozpoczynał jako młody zawodnik, utalentowany. Nie każdy w jego talent wierzył i rzeczywiście tutaj dzisiaj spełnia się rewelacyjnie, pokazuje swoją klasę na światowym poziomie. Zbigniew Boniek, cudowny, rewelacyjny zawodnik, super człowiek, bardzo dobry biznesmen, więc myślę, że to są ci piłkarze, z których warto brać przykład. Żewakow to też bardzo dobry przykład. Piłkarza, z którego warto brać przykład, no bo szkoła, którą prowadzi, dobrze się wypowiada, przystojny mężczyzna, więc tutaj też zawodnik, z którego warto brać przykład. Czy Legia odzyska mistrzostwo w tym sezonie? Czy Legia odzyska tytuł mistrza Polski w tym sezonie? Mam nadzieję, że odzyska. Teraz jest 10 punktów straty, więc do lidera, więc mam nadzieję, że na najbliższych meczach gdzieś tam to będziemy odrabiać. No i nowy trener, nowy bodziec, nowa energia i mam nadzieję, że właśnie będziemy mogli się cieszyć z tego odzyskania pozycji lidera. Co powiedziałabyś piłkarzom Legii? Co powiedziałabym piłkarzom Legii? Przede wszystkim bawcie się na boisku i czerpcie z tego przyjemność, a druga strona, zachrzaniajcie, bo trzeba ciężko pracować, żeby osiągnąć sukces. I to jest w 100%. Pod okiem dobrego trenera, z dobrą ambicją, jesteście w stanie osiągnąć wszystko. Więc trzymam kciuki.